Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów dnia jest pan Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynamy od Donalda Tuska, który wczoraj ostro zaatakował Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, za kupowanie rzekomo rosyjskiej ropy i wspieranie wojny Putina. Mówi o nim oligarcha Putina. Panie redaktorze, mocne słowa jak na kogoś, kto w 2009 roku na molo w Sopocie z Putinem, bez kamer, bez notatek, no właśnie, co robił? Spacerował i o czym rozmawiał? Więc mocne słowa na kogoś, kto z Putinem ręka w rękę szedł w czasie, gdy był premierem polskiego rządu, gdy proponował Rosjanom, proponował jego rząd, proponował Rosjanom kupno Lotosu, gdy za jego czasów Polska była uzależniona w 100% prawie od rosyjskiej ropy naftowej, gdzie w tej chwili od kilku dni Polska jest całkowicie uniezależniona od ropy rosyjskiej. Nie dostarczana jest ani litra rosyjskiej ropy na potrzeby polskich spółek Skarbu Państwa, między innymi. Więc mocne słowa na kogoś, kto sam, można powiedzieć, był w cudzysłowie oczywiście przyjacielem Putina i wypowiadał się, że nigdy nie stanie na czele krucjaty, która będzie podnosiła antyrosyjskie tony, bo z Rosją można i należy współpracować. I to mówił w sytuacji, kiedy byliśmy już, kiedy wiedzieliśmy, do czego Rosja jest zdolna w Gruzji, a później zobaczyliśmy, do czego Rosja była zdolna na Ukrainie, Krym, Donbas. I to mówi człowiek, który szedł przez czas swoich rządów z Putinem ręka w rękę. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, to molo w Sopocie to jest 1 września 2009, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tam wtedy była między innymi też Angela Merkel, prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. I faktycznie ten słynny spacer po molo obu panów, czyli Władimira Putina i Donalda Tuska. Ale tu składa też wczoraj pierwsze, można powiedzieć, obietnice wyborcze. Mówi o kredytach 0% i że mieszkanie to prawo, a nie towar. Panie redaktorze, znamy doskonale strategię Platformy Obywatelskiej mówiącej o tym, obiecać można wszystko, albo co dwa razy obiecane, to tak jakby dotrzymane. Więc patrzymy na to z dużą wstrzemięźliwością i no, chcielibyśmy poznać coś więcej niż mówienie o tym, że kredyty hipoteczne 0%. Jak? Przez kogo? Finansowane? Kto będzie za to płacił? Ile to będzie kosztować? Niektórzy dziennikarze lubują się z mediów, niektórych mediów lubują się w wyliczaniu takich obietnic, kiedy Prawo i Sprawiedliwość składa takie obietnice, to godzinę później są wyliczenia. No, czekamy na takie wyliczenia w tej chwili z tej obietnicy Donalda Tuska. Oczywiście wiemy doskonale, czym to się skończy, tak jak zawsze obietnicami Donalda Tuska, jak w przypadku wieku emerytalnego nie będę podnosił, jak w przypadku VAT-u nie będę podnosił. Doszedł do władzy, zrobił coś wprost przeciwnego, więc tutaj nie przywiązujemy do tego aż takiej wagi. Panie redaktorze, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość jest znane z tego, że jeśli już coś obiecuje, to słowa dotrzymuje. Jak to mówią, dowodzi swoją obietnicę. Natomiast Platformy Obywatelskiej o to posądzić nie można i na to jest aż nadto dowodów. Dlatego i ta obietnica Donalda Tuska, która jest częściowo, można powiedzieć, pochlebstwem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo naśladownictwo jest największą formą pochlebstwa, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość już takie programy realizuje w tej chwili. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o programy, za chwilę o tym porozmawiamy, ale jeszcze jedna wypowiedź. Wypowiedź tym razem Jarosława Kaczyńskiego dla Tygodnika Sieci. Mówi, że jesienne wybory to będą wybory o niepodległość. Mocne słowa. Dlaczego o niepodległość? Panie redaktorze, o niepodległość, mając w perspektywie wojnę za naszą wschodnią granicą, agresję Rosji na Ukrainę i przypomnienie tego, co działo się i znowu wracamy do czasów, kiedy szefem rządu był Donald Tusk, ministrowie obrony narodowej byli z Platformy Obywatelskiej, osłabiali Polskę
takie polską wschodnią flankę NATO, można tak to ująć, czyli na wschód od Wisły, likwidując kolejne jednostki wojskowe, w tym samym wystawiając tak tę część Polski, Polskę Wschodnią, na, jak to mówię, nieograniczoną działalność różnych sił, które mogłyby wejść do Polski, a jednocześnie jak gdyby wystawiając zaproszenie dla tych sił, że skoro tutaj nie ma żadnego wojska, to możecie wchodzić jak po swoje. Więc to jest to, co, z czym mierzymy się, bo po 2015 ta polityka została zmieniona o 180 stopni. A to mówi pan de facto o zdradzie. Możecie wchodzić jak po swoje. To jest zaproszenie dla Rosjan, jak rozumiem. Panie redaktorze, no zaproszenie, nie wiem, do kogo to było wystosowane, ale skoro był słynny spacer na molo, to tego, co tam dogadano, to nikt nie wie w tej chwili. Może kiedyś Donald Tusk odważy się powiedzieć, o czym rozmawiał ze swoim przyjacielem Władimirem Putinem na molo. A po 2015 roku, kiedy władzę zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, ta polityka została zmieniona o 180 stopni, są odtwarzane jednostki wojskowe, jest przywracana zdolność obronna na wschodniej flance Polski i to jest jednocześnie wschodnia flanka NATO. Słynny Przesmyk Suwalski, czy moje tereny Podkarpacie, czy Lubelszczyzna, czy Podlasie. Więc to są dwie wizje polityki i to jest ta wizja, którą Prawo i Sprawiedliwość, z którą Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów. Wizja suwerennej, niepodległej i zrównoważonego rozwoju Polski. Więc to jest ta walka, to jest ta ta przyszła stawka wyborów. Albo będzie Polska wolna, suwerenna, niepodległa i rozwijała się zrównoważenie, albo Polska będzie tylko miejscem na mapie. Mocne słowa Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, zmieniamy temat. Jak idziecie do wyborów? Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, tak czy nie? I czy Paweł Kukiz i jego ugrupowanie też z wami będzie na liście? Panie redaktorze, w tej chwili nic nie wskazuje na to, abyśmy szli inaczej niż to było w 2015 i 2019 roku, czyli pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale jako Zjednoczona Prawica z Solidarną Polską. Natomiast w kwestii Pawła Kukiza i jego ugrupowania Kukiz 15, no, rozmowy trwają i te decyzje są przed nami, ale jestem tutaj optymistą i liczę na pozytywne zakończenie tych rozmów. Pakt senacki zawiera opozycja po raz kolejny. Wasza odpowiedź? Panie redaktorze, pakt senacki po pierwsze poczekam, aż będzie podpisany, po drugie zapowiedź, że chcemy iść razem. A jak to mówią zawsze, diabeł tkwi w szczegółach, a szczegółami są kandydaci. Tego, z tego co wiem, ma nie być ogłoszone w najbliższych dniach, bo tutaj decyzji nie ma i zgody nie ma, przynajmniej w kilku miejscach, więc poczekajmy, aż ten pakt senacki się wyklaruje, natomiast no, z naszej strony będą oczywiście kandydaci, którzy będą chcieli powalczyć o mandaty senatorskie i odzyskać niektóre okręgi, które niestety straciliśmy w 2019 roku, utrzymać te, które mamy w tej chwili. Więc to jest nasz cel na wybory najbliższe, miejmy nadzieję, październikowe. I tutaj trudno jest doszukiwać się jakiejś większej obudowy do tego. Po prostu chcemy odzyskać Senat. Na ostatnie 30 sekund tej części rozmowy. Macie mocne nazwiska w tej chwili w Europarlamencie. Czy te nazwiska z Europarlamentu będą kandydować w tych wyborach sejmowych i senackich? Te decyzje też są przed nami, natomiast no, nie wykluczam żadnego rozwiązania i wszystkie warianty są na stole. Drodzy Państwo, to jest rozmowa z panem Krzysztofem Sobolewskim, sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości. Ciąg dalszy tej rozmowy w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie Jedynki. Panie pośle, Włodzimierz K., sekretarz Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zatrzymany przez CBA, zarzuty korupcyjne. Jak się potwierdzi, to będzie to duża sprawa. Czy podobnie może być też w innych miastach? Panie redaktorze, tutaj mamy przykład ewidentnie miasta, w którym rządzi Platforma Obywatelska. Jej prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
Kilka tygodni temu został aresztowany były członek rządu Donalda Tuska, między innymi, pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowych w wysokości 5 milionów złotych za pomoc w realizacji kontraktu na 500 milionów złotych związanego z wywozem śmieci z miasta stołecznego Warszawy, z gospodarowaniem śmieci w mieście stołecznym Warszawa. Wczoraj został zatrzymany kolejny członek rządu Donalda Tuska, pan Karpiński, bo prosił, żeby jego nazwisko nie skracać, więc korzystam z tej prośby i mówię pełnym nazwiskiem. A wcześniej oczywiście był aresztowany pan Baniak. Ci panowie znają się z jednego ministerstwa, Ministerstwa Skarbu w rządzie Donalda Tuska. W tej chwili spotkali się ponownie w okolicach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. No, pytanie nasze jest, i to pytanie będą zadawać nasi radni też, między innymi, którzy wczoraj na konferencji prasowej zapowiedzieli złożenie wniosku na zwyczajne posiedzenie Rady Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie chcą zadać mnóstwo pytań związanych z tą sytuacją panu Rafowi Trzaskowskiemu, który jest bezpośrednio nadzorującym to przedsiębiorstwo. A czy są takie sytuacje w innych miastach? Nie wykluczam. Być może ta sprawa to tylko wierzchołek Góry Lodowej i dotyczyć będzie innych miast, gdzie też włodarzami są osoby związane z Platformą Obywatelską. Nie wykluczam takiej sytuacji, natomiast nie mam takiej wiedzy w tej chwili. Czyli sprawa jest rozwojowa. Sprawa na pewno jest rozwojowa. Na pewno w zakresie tu Warszawy jeszcze, to nie jest koniec, bo jeśli mówimy o takich kwotach samych łapówek i o takich kwotach kontraktu, to można sobie zadać pytanie, ile na tę łapówkę, ile na ten kontrakt zrzucili się warszawiacy, którym jeszcze niedawno podniesiono ceny za wywóz śmieci. Czyli można powiedzieć, że te podwyżki to była składka na łapówkę dla pana Baniaka, czy na, nie wiem, czy pan Karpiński też ma zarzut przyjęcia łapówki. Z tego co wiem, to na pewno ma zarzut powoływania się na wpływy. Jest też zatrzymany i wczoraj był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego, nie świadka, więc to też jest ważne. Sądzę, że będą kolejne osoby, z tego co w mediach czytałem, to osoba pierwsza zatrzymana, czyli pan Baniak, bardzo skruszał i sypie? I chce dzielić się chyba swoją wiedzą, więc czy sypie, to tego dokładnie nie wiem, bo nie jestem osobą, która bierze udział w śledztwie, więc nie mogę o tym mówić z pełną świadomością i z pełną wiedzą. Natomiast z medialnych doniesień wynika, że mocno skruszał i pobyt w więzieniu, które został zasądzony przez sąd. To też dodatkowo potwierdza, jak mocne dowody są przeciwko niemu. No, ten pobyt spowodował, że innej perspektywy popatrzył na świat. Siedzący w areszcie tymczasowym były wiceminister skarbu Rafał Baniak skruszał, sugeruje pan poseł Krzysztof Sobolewski. Panie pośle, tak minął kwadrans rozmowy z panem. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS-u, był pierwszym gościem w Wtorkowych Sygnałów Dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Spokojnego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.